Dzień dobry, serdecznie witam. Jak działa pompa ciepła? Ogólna idea działania w 5 minut. Zaczynamy. Mamy obiekt, w którym znajduje się gaz. Gaz ma odpowiednie właściwości, taki, że można go łatwo skroplić. Kompresor służy do tego, żeby ten gaz z wersji gazowej skroplić do cieczy. Tym gazem kiedyś był freon, teraz są inne gazy, bardziej ekologiczne. Nazywamy to gaz, możemy mówić freon, jak to woli. Pompa, kompresor to jest tak, że jak pompujecie rower, zauważcie, że w tym momencie, kiedy go pompujecie, pompka robi się ciepła, czyli sprężanie gazu podnosi temperaturę, a jak macie na przykład powietrze w sprayu, naciśniecie go, to zobaczcie, że puszka robi się bardzo szybko chłodna, czyli rozprężanie gazu cieczy w tym przypadku powoduje, że temperatura maleje. Mamy taki obieg, gdzie następuje zamiana z gazu w ciecz i z cieczy przez parownik w gaz. Sprężanie podnosi temperaturę o 25 stopni, czyli załóżmy, że całość miała 0 stopni. Po tej stronie, gdzie jest ciecz, mamy plus 20 stopni, a tutaj, gdzie mamy parownik, powstaje gaz o temperaturze minus 25 stopni. To tak sobie chodzi w koło, plus 25 stopni z tej strony, minus 25 stopni z tej strony. Nic nie zyskujemy, nic nie tracimy, tutaj są temperatury stałe. Ale jeżeli podzielimy te dwie części na pół, czyli ta część cieczą będzie w domu, a ta na zewnątrz, w tym momencie mamy na zewnątrz, na polu, temperaturę minus 25 stopni tej naszej cieczy, ale na zewnątrz jest temperatura w tym momencie powietrza 0 stopni, czyli poprzez odpowiedni wymianę ciepła możemy tą ciecz ogrzać z minus 25 stopni aż do 0 stopni Celsjusza, czyli podnosimy jej temperaturę o 25 stopni Celsjusza, ładujemy w nią energię cieplną, ciepło zostaje dodane. Następnie tutaj podnosimy temperaturę o 25 stopni, ale nie już z minus 25, a z 0 stopni, czyli temperatura tutaj wynosi 50 stopni Celsjusza. Ciepło zostało przepompowane z tej części zewnętrznej do wewnętrznej. Mamy 50 stopni, ale puszczamy tą wodę na kaloryfery. Ciepło jest oddawane, temperatura wody obniża się do 25 stopni i znowu w parowniku następuje obniżenie z 25 stopni o 50 do minus 25 stopni. Znowu, jeżeli na zewnątrz jest temperatura powyżej minus 25 stopni, ciecz zostaje nagrzana, na przykład mamy środek zimy minus 15 stopni na zewnątrz, czyli z 25 stopni udaje nam się ogrzać, pobrać ciepło do minus 15 stopni. Z minus 15 stopni podnosimy temperaturę znowu o 50 stopni, czyli tym razem podniesiemy ją do 35 stopni, oddajemy w kaloryferze, woda o temperaturze 25 stopni trafia znowu tutaj i cykl się zamyka. Jeżeli mamy na zewnątrz plus 10 stopni, no to minus 25 stopni temperaturę podniesiemy aż do plus 10 i otrzymamy tutaj bardzo gorącą wodę centralnego ogrzewania. Zobaczcie, że w tym momencie czym wyższa temperatura na zewnątrz, tym łatwiej nam to ciepło pobrać i wprowadzić do domu. Sprawność, mamy silnik, czyli ten kompresor o mocy na przykład 1 kW, z taką mocą pracuje nam cały ten układ, cały czas. Tutaj możemy, jeżeli mamy bardzo ciepłą wodę, 50 stopni Celsjusza, oddać tyle ciepła na kaloryfery, ile byśmy normalnie potrzebowali 3 kW energii elektrycznej, czyli grzejników elektrycznych o mocy 3 kW. Z 1 kW poboru prądu przez silnik otrzymujemy 3 kW energii cieplnej. COP 3 dzielone przez 1 równa się 3. Oczywiście, jeżeli tu będzie temperatura na zewnątrz bardzo niska, np. minus 25 stopni, to nie uda nam się w ogóle podnieść temperatury tego gazu na zewnątrz budynku, więc tutaj nie nastąpi żadne oddanie ciepła i będziemy mieli pompę niesprawną. Dlatego też pompy pracują tylko do pewnej temperatury na zewnątrz. Poniżej tej temperatury musimy użyć dodatkowo grzałek elektrycznych, które bezpośrednio z prądu podniosą nam tutaj ciecz, żebyśmy mogli nagrzać wodę w naszych kaloryferach. Czym niższa temperatura, tym częściej musimy grzałek używać i w dłuższym czasie. Czym wyższa temperatura na zewnątrz, tym większa sprawność pompy ciepła i tym więcej ciepła może oddać z tej strony. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.